Więc, drodzy Państwo, mamy kukurydzę, zamęcę trochę, resztę zostawię na noc. Dołożymy ciutkę peletu. Damy jeszcze atraktor, czyli liquid tchesurce. Okej. Wymieszamy. I taka papka. Taki miks, który przygotowałem do nęcenia na wprost dużego drzewa. Więc jedziemy. Jedziemy. Ładnie przeszło. I tak mówię, jednym ruchem nabieramy. Zamknę. I jedziemy. Dokręcę hamulec tak, żeby nie odbiło. I nęcimy. Zamach zrobiłem byczy. A tu zapomniałem, że blisko łowię. Więc muszę delikatnie, zapomniałem, że długi kij wziąłem. Bo zawsze zamach byczy robię, bo kijem zanętowym o długości 2,40 nęcę, a dzisiaj mam dłuższy kij karpiowy 3,60, więc muszę mniejszy zamach robić. Zobaczcie, jednym ruchem przy tej rakiecie, jednym ręką na drobny wrócimy i tak to mniej więcej wygląda. Nie zmęczymy delikatnie, delikatnie i ładnie nam idzie. Wprost na drzewo stąd. Szykuję sobie przypony na noc, te większe podpaleciki. Teraz używam 15 takich, do wieczora 15 X komplekt T oraz tchesurce. Tu mamy pełno, wszystko z dynamita przeważnie, ale na noc szykuję teraz przypony, większy hak, szóstka. A więc, drodzy widzowie, ja ściągnę zaraz sobie dwie wędki, karpiówki i pospinningujemy. Przejdziemy się na około z godzinkę, pospinninguję, zobaczymy, co tu jest grane. Więc taki szybki wypad ze spinningiem, obskoczymy z godzinkę. I zobaczymy, może jakiegoś zębatego okonia coś się trafi. Więc wędeczka, którą wziąłem, katana 2,40, od wyrzut od 10 do 30, Ultegra do tego C3000 HG. Pierwszy raz będę łowił za pomocą wędkowa, za pomocą tego kowrotka. Skręcimy i zobaczymy, co i jak. A nóż, widelec. Mam dwie gumy czy coś. Więc przełożymy tylko. I rano to samo. Porzucamy.
tego gumę, 12 gramów, główka jigowa i do tego rybka. Przypon stalowy, stalka tak zwana. Więc drodzy Państwo, sprzęt jest. Okej. Ściągnę. Ściągnę dwa zestawy z gruntu. Tak, żeby wszystko było na legalu. Oprzemy jedną. I ściągniemy drugą. Założę tylko glany, bo jestem bez butów. I śmigamy. Zaczniemy od lewej strony. Więc wędki ściągnięte. Bierzemy spinning. Glany. Idziemy. A więc coś siedzi, drodzy Państwo. Zobaczymy tylko co. Coś idzie. Co mamy? Szczupak. Ach. Ach, pięknie to zrobił, drodzy Państwo. I tak podbieraka nie miałem, ryb nie zabieram, ale pięknie, pięknie wyskoczył. Najważniejsze, że się nagrało. Tak jak mówię, nie wziąłem podbieraka, ale pięknie, pięknie, ładny był, wymiarowy. Ale wyskok zrobił i jest w pytkę. Machaj wędą, ryby będą. Wędkujemy dalej i jest w pytkę. Czyli bajecznie, Pyzuś. Bajecznie. Teraz znów mniejszy. Spróbujemy z tego teraz. Z tego mniejszego. I wędkujemy. Jest pytka. Siedzi. Zobaczcie. Spadł. Ale to był ładny sandacz. Taki wymiarowy już, ładny sandacz. No ale widzicie, jak podbieraka nie ma, to chciałem siąść, pobawić się z nim trochę, ale spadł. Piękny sandał. Ale cóż zrobić? Szczupak spadł, sandał spadł. Czeszemy dalej naszą miejscówkę. Godzina 19:44, poprzerzucałem zestawy. I zobaczymy, co się będzie działo w nocy. Pijemy kawkę. Zobaczymy, zobaczymy, czy będzie jakieś skazanie, coś fajnego. Dopóki przynęta w wodzie, mam okazję coś usłowić, więc cała noc przed nami, więc myślę, że coś fajnego się złowi. Jeszcze, drodzy Państwo, zanęcę sobie dwudziestko.
weźmiemy trochę dwudziestek i opierdolimy. Są fajne, co używam, po prostu można przyciszać, zmieniać kolory, zobaczcie, zielony, czerwony, niebieski, biały, żółty, niebieski jednym przyciskiem i tak tutaj na drugiej zielony można zmieniać. Zobaczcie, przyciskiem, ale że mamy niebieski u góry, to zrobimy niebieski. Ok, jeszcze mam tutaj bieguny, tak aby ryba w czasie brania nie ściągnęła kija. Też by warto podłączyć, ale jedno wejście jest, trzeba kupić albo wykombinować jakąś przejściówkę, tak aby podłączyć bieguny oraz sygnalizatory, więc przejściówka musi być, więc dzisiaj sygnalizacja brań oraz swingery z biegunów podświetlanych rezygnuję, dlatego że jest tylko jedno wejście. Ok, jest pytka, wszystko gra, tu zielone, tu czerwone, no i czekamy na jakąś fajną rybkę. Założę jeszcze podświetlenie, czyli czerwone, ale założymy białe na, to jest na ruch. Na ruch włącza się, później wyłącza, więc będziemy używać dzisiaj tego światła. Więc zakładamy, tak aby móc podebrać sobie samemu, bo Rafał później pójdzie w kimę. A my musimy mieć to jak należy. Ok, jest światło. Ok, ciemno się robi, drodzy Państwo, jest godzina 21:13, my zjemy jakąś kolację, no i czekamy na to nocne wędkowanie, łowienie, zobaczymy co po zanęceniu dzisiaj się połowi, mam nadzieję, że jakieś wskazanie będzie, dobór przynęt mamy, wachlarz duży, tak jak mówię. Potrzymam trochę, a później założę czternastki. Czternastki z hakiem, szóstką i 14 mm pelet. Na jednej, drugiej pikantną kiełbasę. No ale czekamy, czekamy, zobaczymy co. Jak na razie nikt nic nie łowi. Czekamy na nocne wędkowanie. Taki karpiszon.
rybkę odczepimy. I taki o 30. I dziękuję Ci za walkę. Baja. Baja. Drodzy Państwo, druga runda za Zębatym. Jest godzina 6:46. Ciągnę zestawy. I mamy jeszcze kanibala, główkę dżigową, 6 gramów, stalki nie mam, bo miałem jedną tylko. Siedzi. Salto zrobił. Ale siedzi. Zobaczcie. Jest zębaty. Podbierzemy go nieprofesjonalnie. Ale rybka zaliczona. Więc zrobimy mu fotę. Baja. I jest w pytkę. Nie inaczej, drodzy widzowie. Nie inaczej. Jest drugi. Drugi mniejszy spad. No i dobrze. I przy okazji uciął gumę. I nie ma co rzucać. Guma obcięta, jak widzicie, przez tego mniejszego, który spadł. Więc nie ma już na co spinningować. Więc idziemy, rzucimy gruntówki. Taki ładny byczek. Ile ma? No, duży. 60. Bez centymetra. Czekaj, zrobię mu więc. Pełno wózki. Baja. Rybka zaliczona.